Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ciekawych Minigier. Dziś chciałbym wziąć na tapet pewną platformówkę stylizowaną na grę oldschoolową. Nie jest to może gra, która byłaby czymś oryginalnym, bo sobie po prostu skaczemy, rozwiązujemy proste łamigłówki, omijamy przeszkody. Ma ta gra kilka leveli, albo kilkanaście, już nie pamiętam do końca. Całkiem szybko można ją przejść, nie ma raczej większych trudności z tym, aby tę produkcję ukończyć, ale gra jest po prostu no, ciekawa i taka dosyć sympatyczna i bardzo wciągająca. Mamy panią archeolog, która ma bardzo duże zielone oczy. No, chociaż pewne rzeczy, które widać tutaj w menu, nie są aż tak widoczne, jak się już to zagra. No więc tak, właściwie jedyne, co tu musimy wiedzieć, to to, jak się skacze. I to w sumie wszystko. Powiem wam szczerze, że to, do czego może bym się jeszcze w tej grze przyczepił, to muzyka. To znaczy, nie mam nic do dubstepu, ale moim zdaniem po prostu on nie pasuje do tych klimatów. Jesteśmy tutaj panią archeolog, która znajduje się w jakiejś świątyni Azteków, tak można przypuszczać. No i średnio to tak pasuje. Okej, możemy sobie popychać te skrzynki. Czasami są też ukryte przejścia. To jest checkpoint, czyli jeśli zginiemy, to się tutaj odrodzimy, a życie mamy jedno, czyli raz coś trafimy i koniec. Na szczęście nie mamy puli żyć jakiejś takiej dokładnej, więc możemy ginąć ile nam się podoba. Okej, przesuwamy. Tak, ten dźwięk przesuwania tej skrzynki jest ciekawy. Myk. A, no tak. Nie wskoczę tam normalnie. Jeżeli szukacie jakiegoś drugiego dna w tej grze, to nie. To wiem, że zazwyczaj gry indie mają, ale ta gra nie ma czegoś takiego. No może na końcu dowiadujemy się o intencjach pani archeolog, dlaczego ona w ogóle tutaj się znalazła i czego szuka. To jest dosyć ciekawe, bo jak widzicie, możemy przechodzić z jednej strony na drugą. A i to, co też mnie wkurza w muzyce, to to, że ona mi się za bardzo kojarzy z takimi współczesnymi youtuberami. Choćby ten kawałek. A, fajnie. No i widzicie, ona też nie chciała go słuchać i zginęła. Nie, ale serio, to mi się kojarzy z takimi youtuberami, którzy właśnie puszczają tego typu kawałki na końcu swoich filmów i żebrają o lajki. No, na szczęście jest checkpoint, czyli możemy sobie trochę oszczędzić trudu. A! Dobrze, że na to nie... Chciałem powiedzieć, że dobrze, że na to nie skoczyłem. No. Początkowo też zastanawiałem się, czy z tego nie zrobić serii, ale gra jest za krótka. Serio, gra jest według mnie za krótka. Co prawda tam można niby zapisywać, ale... Przejdźmy to sobie na jeden raz. Okej, tu mamy klucz. I myk. A! Tutaj się pojawiają takie ruchome półki, czyli nie możemy na nich za długo stać, ponieważ najzwyczajniej w świecie się nam spadnie. Jeżeli
bierzemy kluczyk i to w sumie było dosyć proste. Nie było tutaj żadnych zagadek od taki zręcznościowy poziom, gdzie musimy szybko właśnie radzić sobie z tymi naszymi półkami. Okej, okay, więc ta zielona para jest okej okay i nic nam nie robi. Gorzej jest z czerwoną. Na szczęście od czego mamy nasze skrzynie niezawodne. Okej. Okay. Tu jak widzicie się nam zmieniają te płomienie. Trzeba mieć dość dobre wyczucie. Znaczy może akurat nie tutaj, bo... Tak szczerze to nie trwało jakoś przesadnie krótko, żeby nie zdążyć. Ogień. I myk. Niesamowicie! Dziękuję ci, gro, że mi pomagasz, że mnie motywujesz. Okej. Okay. Tu z kolei mamy motyw taki, że mamy te niebieskie klocki i czerwone. No i jedne nie mogą się pojawić, dopóki te drugie są włączone. To jest ciekawe, bo się runda znacznie zmienia. Okej. No i to jest pora na przełączenie. A z którędy ja mam iść? Spróbujmy najpierw tędy. Tutaj nie ma jakichś ukrytych rzeczy, takich wiecie, typu, żeby do wyniku się liczyło. Zresztą sami widzicie, że tutaj no, też nie ma w ogóle wyniku, nie ma punktów. Nie za bardzo też wiem, jakby te punkty miały wyglądać, znaczy ewentualnie za przejście tego na czas, w odpowiednim czasie. A! No nie, jak grałem pierwszy raz w ten poziom, to tak ciupinkę lepiej mi to wychodziło, bo ginąłem gdzieś, żeby nie skłamać, dopiero chyba w tym poziomie jakoś. Okej. Ryzykowne. Chociaż też nie bardzo. Jeśli chodzi o innych przeciwników, to chyba tak naprawdę tutaj już wszystko zostało pokazane. Nie będzie tutaj żadnych żywych przeciwników, będą same pułapki. Takie jak tutaj widzicie. A, jeszcze może będą kolce, które nas będą gonić, ale no to w sumie wszystko. No i kolce same w sobie też się pojawiły. No, ucieczka przed tym nie była zbyt skomplikowana. Oj! No, przed tym już trochę gorzej. Ale my jesteśmy o wiele szybsi niż te kolce, więc spoko. Ktoś mnie nadal goni. Nie wiem. Nie wiem, czy ktoś mnie goni, nieważne. A jednak mnie goni. Dobra. Myślałem, że to krótsze jest. Dobra, mniej zastanawiania się, więcej działania. Chociaż trzeba na chwilę przystanąć, bo... Mamy na dole te kolce i ich nie widać tak na pierwszy rzut oka. A! No dobra. A właśnie, jak zdobędziemy już klucz i zginiemy, to nie będziemy musieli go drugi raz zdobywać.
co tu trzeba było zrobić? Dobrze pamiętam, trzeba było... A właśnie. Za pomocą tego sobie... utorować drogę. Boże! Czemu ten ekran jest taki opuszczony? No dobra. Nie pamiętam, co trzeba było zrobić. No na pewno nie skakać. Jak mogłem o tym zapomnieć? A no mogłem i właśnie zapomniałem. Ciekawe, czy jestem już w połowie tej gry. Okej, teraz pamiętaj. Pamiętaj, tutaj coś jest i to się chce zabić. Są i drzwi, a nie było checkpointu. Więc ciekawie. Co jakby to zrobić? Dobra, myślę, że to właśnie była odpowiednia chwila. I to pewnie po tamtej stronie muszę położyć, zresztą nie mam innego wyjścia. No, czemu na tym nie stanęłaś? No, Lara Croft, to ty nie jesteś, ale no cóż. Mogłaś przynajmniej trochę uważać. Okej, to najpierw staniemy sobie tutaj. O nie. Tak nie będzie. Jest i klucz. Jest i przejście. Okej. Ta runda, w przeciwieństwie do poprzednich, jeszcze... Ach! Była dość podchytliwa. Okej. Teraz na pewno to przeskoczę. O nie. Fuck! A mogłem po prostu stanąć sobie na tamtym klocku. Boże, co ja robię? A taka prosta platformówka niby, a tak... Co ja robię? No i... Nie mogłem teraz... prawo się przesunąć. Nastanęła mi w miejscu, nie wiem dlaczego. Dobra, teraz jest okej. No i... Boże! Miała być łatwa, przyjemna platformówka, ale wyszło tak jak zawsze. Okej. Tu lepiej, no, nie podskakiwać zbytnio. Jezu.
Jest! Udało się. Krocz! Matko Bosko. Tego strasznie nie lubię, wiecie. Kiedy parę pikseli różnicy powoduje, że zamiast na murek skaczesz na kolce, to jest mało przyjemne. Właśnie. A gdzie jest wyłącznik? Okej, pamiętam tę rundę. Wyjście jest właściwie... Z tego co pamiętam, klucz jest właśnie przy tych działkach, ale nie da się tam wejść właśnie na to, że one działają. A chwila. A dobra, już się domyślam, gdzie powinienem iść. Dalej! Już się domyślam. To będzie pewnie tutaj. Czemu tutaj jestem? Nie wiem, nagrywam jakieś gówno. Dobra, miałem niezłego farta, że akurat tak się złożyło, że udało mi się w porę dopasować się do tego. Co jest? Nie mogłem przez chwilę się ruszać, ale okej, już jest dobrze. Może tędy jakoś muszę przejść? Znasz prawdę! Tak, wydawać by się mogło, że to kolejna jakaś właśnie głęboka gra indie z jakimś przesłaniem czy coś. A tu jest to bardziej banalne. Znaczy nie, żebym się czuł rozczarowany, bo ja w ogóle to jest platformówka i ja nie żądam od niej nie wiadomo jakiej fabuły. Jezu, jaka długa ta droga. Okej. Idziemy do drzwi. Boże, ta muzyka to tak cholernie nie pasuje. Znaczy, nie mówię, że taka muzyka w ogóle by nie pasowała do platformówki, ale jak już mówiłem, jesteśmy w jakiejś azteckiej świątyni. No chyba, że macie inne zdanie na ten temat. Ja tak jak mówiłem, no nie mówię, że ona jest zła. Ale coś mi jednak tutaj się gryzie z tym. Okej. Dopóki stoję na tym klocku, to jestem w miarę bezpieczny.
Dobra, jak się dostać teraz do tego klucza? I myk, wchodzimy. Czy to jest... Nie, to nie jest chyba ostatnia runda. Ale już się zbliżałem powoli do końca, już to czuję. A. O fa... Co ja zrobiłem, nie? Nie, zrobimy tak. Okej. A, myślałem, że może da się skoczyć. Nie. Tutaj autor pomyślał nad tym. Tu się da wejść? Chwil. Tutaj się da wejść. Pewnie jakoś tędy będę musiał to przeprowadzić. Ano. Jezus Maria. No, prawie mnie ustrzelili. Uff. Ile to się człowiek musi namęczyć dla przejścia na drugą stronę. Trochę mi się to, nie wiem czemu, kojarzy z Shanty. Tam też trzeba było, żeby zdobyć moc, wejść do takiego labiryntu. Tylko że te labirynty, moim zdaniem, były o wiele, wiele bardziej skomplikowane. Co? A, okej, okay, już wiem. Właśnie, to był ukryty klucz. No i zostawimy to sobie tak na kancie, niech spadnie. I czy to ostatnia runda? Tak, to jest ostatnia runda. Tak ją zapamiętałem przynajmniej. Jak widzicie, goni nas, znaczy gonią nas znowu te kolce. Tylko tym razem formuła się trochę zmienia, bo nie dość, że nas gonią kolce, to jeszcze możemy przechodzić z jednego boku na drugi. I tu tak naprawdę mamy wszystko to, co mieliśmy już wcześniej. Mam nadzieję, że zdążę. Tutaj mocno... Ten nasz czas... O Jezu! Mocno tutaj ten nasz czas nas ogranicza. Nie ma czasu na myślenie! Oj! A chciałem tak pięknie za jednym razem to przejść. Niestety, czar prys, nie da się. Nie wiem, od jakiego momentu mnie tutaj kolce będą gonić. Może być całkiem ciekawe. I czy uda mi się uciec? Czy to jest naprawdę ostatnia runda? A, no tak. Ciekawy obrazek. A więc szukaliśmy cały czas fontanny młodości dla swojego ojca. I były tam akurat tylko dwie krople, ale mimo wszystko i tak zabraliśmy je właśnie, żeby go uleczyć. To wygląda jak jakiś hentai. Ale dobra.
Ustawię to sobie jako miniaturkę. Będzie beka. Będzie tak młodzieżowo. No dobra, i to właściwie koniec naszej gry. Labirnef jest ciekawą produkcją. Może nie jakąś szczególnie wyróżniającą się, ale... Uważam, że te 26 minut spędziłem dobrze. No i cóż, żegnam się z wami i do następnego.